Gryzmi to piekarnia z tradycją. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od zamiłowania i pasji Jacka do wypieków, do piekarnictwa oraz do cukiernictwa. Postawiliście na Katowice. Dlaczego? Katowice jest to koncept, który jest połączeniem właśnie, może nie połączeniem, ale rozszerzeniem marki Gryzmi o ofertę lunchową i śniadaniową. Możemy podglądać kucharzy, piekarzy przy pracy. Zgadza się. Tutaj w Katowicach jest to możliwe, jedząc śniadanie, lunch lub pijąc bardzo dobrą kawę, aby oglądać pracę piekarza, który codziennie dokonuje właśnie wypieków chleba, drożdżówek, cynamonek. Na miejscu mamy pełną ofertę piekarniczą, chleby, które są w różnych wariantach, od żyta po pszenne, po pszenno-żytnie, z różnymi dodatkami, na przykład cheddar z jalapeno lub z boczkiem, na przykład z ciekawostek jest też chleb z kapustą kiszoną na przykład. Oferta jest bardzo szeroka oczywiście i codziennie staramy się, aby było coś innego. Gryzmi w Katowicach działa już około tygodnia. Jak oceniacie, jak zostaliście przyjęci przez mieszkańców Katowic? Tak, dokładnie. Około tygodnia już jesteśmy otwarci w Katowicach. Wiadomo, że o samym otwarciu no, ten ruch był bardzo mocno wzmożony. Teraz cały czas ludzie przychodzą, próbują, smakują. My też wychodzimy do klientów na zewnątrz, staramy się robić różne degustacje, aby mogli spróbować właśnie naszych wypieków i piekarnictwa, i cukiernictwa. Mówiliśmy o śniadaniach. Możemy tutaj usiąść, zjeść pyszne śniadanie lub lunch. Co przygotowaliście? Zgadza się. Mamy pełną ofertę śniadaniową. Ona się głównie opiera, jak się pewnie domyślacie, na pieczywie. Także większość pozycji są to kanapki, pajdy chleba z różnymi dodatkami. Wyróżnia się bardzo mocno pinza śniadaniowa. Jest to pizza rzymska, która jest z jajecznicą, boczkiem i szczypiorkiem. Jest naprawdę bardzo fajna, ciekawa pozycja, której nigdzie nie dostaniemy w Katowicach. Śledzą Was tysiące obserwujących. Możesz zdradzić sekret, skąd się to bierze, czym przyciągacie ludzi? Myślę, że spontanicznością i na pewno takim prawdziwym wypiekiem. Prawdziwym mam tutaj na myśli same naturalne składniki, który wypiek nie jest oszukiwany, jest to wydłużona fermentacja, tyle ile być powinna, więc połączenie tutaj pasji, zaangażowania i prawdziwości Jacka, no, tworzy po prostu ten chleb.